znalazłem w rock'n'rollu, w muzyce, coś, czego nigdy nie dotknąłem i pewnie nie dotknę w tych innych, na tych innych planetach, na innych obszarach. Czyli rock and roll to nie jest film, no, to nie jest przedstawienie teatralne, tylko po prostu wychodzi człowiek na scenę, ma kilku przyjaciół, którzy trzymają instrumenty i trochę tak człowiek wychodzi na golasa, bo nie ma się za czym schować, za jakąś postacią, za jakąś kreacją. Nie, no po prostu wychodzę i śpiewam o tym, co mnie boli, o tym, co tam siedzi mi w głowie, w sercu, czy w podrobach i dzielę się z tym po prostu, dzielę się tym z ludźmi. Specjalnością doktora Misio są jednak sytuacje koncertowe w takich małych klubach muzycznych, no między, ja nie wiem, 200-500 osób. Ja jednak zdecydowanie potrzebuję takiego bezpośredniego, interaktywnego kontaktu z publicznością. Muszę widzieć ich oczy, muszę słyszeć, kto tam coś krzyczy do mnie, żeby ewentualnie szybko zareagować. Każdy koncert jest zupełnie inny. Ale przede wszystkim od momentu, od zarania doktora Misio trzymam się bardzo zasady pod tytułem, że każdy koncert, obojętnie czy gramy go na Woodstocku dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, czy gramy go w małym klubie, gdzie przyjdzie tych osób 50, gramy tak samo, jakby to był nasz najważniejszy, ostatni koncert w życiu. I wtedy tylko udaje się właśnie wygenerować taką energię, że czas staje w miejscu, że się po prostu gdzieś przenosimy w jakieś zupełnie niezbadane rejony naszej głowy, wyobraźni. Czyli to, co mówiłem, że się po prostu odrywamy od ziemi i wow, i czas przestaje istnieć. I to jest w tym wszystkim nieocenione, jedyne i myślę, że nigdzie indziej tego nie znajdę.